Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Czterodniowa uczta teatralna rozpocznie się już w najbliższy czwartek w Suwalskim Ośrodku Kultury. Wtopa to spotkanie teatrów amatorskich, zbudowane z doświadczeń i marzeń uczestników różnej maści przeglądów, festiwali i konkursów. Suwalska edycja jest 13 z kolei, ale organizatorzy nie przewidują żadnego pecha, a w planie mają dużo pracy i dużo twórczych wyzwań. Będą to 4 dni przepełnione teatrem, od rana do wieczora. Zostaliśmy wtopieni we wtopę z 6 lat temu, kiedy to odbywała się druga edycja w Krakowie, a w tym roku po raz 13 wtopa, czyli ogólnopolskie spotkania teatrów młodzieżowych w Suwałkach. 13 wtopa. Na pewno będzie szczęśliwa. W czwartek do Suwałk przyjedzie 12 zespołów teatralnych z całej Polski. O 16:30 pierwszy spektakl i tu zaprezentują się gospodarze. Teatr form czarno-białych Plama z przedstawieniem Siostrzyczko, tak mi ciebie brat. Na 18:30 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie wtopy z udziałem gościa specjalnego. Zaproszenie przyjął pan Stanisław Tym, no postać nietuzinkowa, człowiek instytucja. Spotkanie na otwarcie, rozpoczęcie wtopy właśnie w czwartek o 18:30 na dużej scenie sali imienia Andrzeja Wajdy. Także zapraszamy serdecznie, niewątpliwie będzie to wyjątkowe i bardzo interesujące spotkanie. Kolejne dni zaplanowane są od rana do późnego wieczora. Od rana będą trwały warsztaty w 6 grupach, 6 różnych zespołów, a po południu do późnych godzin nocnych prezentacje spektakli, które przywiozą ze sobą teatry, zespoły, które przyjadą do Suwałk, ale również nasze rodzime sokowe zespoły teatralne. Co charakterystyczne dla wtopy, nie ma tutaj żadnej rywalizacji, konkursu, ale spektakle mimo to będą poddawane konstruktywnej ocenie. Każdy zostanie omówiony. Suwałki podczas 13 edycji będą reprezentowane przez wszystkie zespoły teatralne działające w Suwalskim Ośrodku Kultury. Są przygotowane nawet premiery specjalnie na wtopę. Teatr Lustro przygotowuje premierę na podstawie Sławomira Mrożka Serenady, spektakl Koko. Zaprezentujemy też najnowsze premiery, czyli Nie dla żartu z Fabryki Monodramów, a także spektakle, które były zrealizowane w ubiegłym roku, ale niezbyt często były prezentowane w Suwalskim Ośrodku Kultury, czyli Siostrzyczko, bardzo mi ciebie brat i Byle do weekendu. Wtopa zakończy się w niedzielę spotkaniem z profesorem Andrzejem Strumiło, kolejnym gościem specjalnym tej imprezy.